Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek. Witajcie w kolejnym odcinku Śledztwa Zagrobu. I ruszamy sobie do kościoła. Tam musimy dojść. Wrócić raczej do kościoła, bo już w kościele raz byliśmy. A teraz nas czeka jeszcze raz powtórka z rozrywki. A jak zawsze. Fuck. Zawsze gdzie chcę przejść, to się nie da szkodzić, to jest taki mały zasięg tego. Ale dobra, okej. Okay. Czyli nie może pokazać raz, a dobrze tych metrów, tylko co chwilę zmniejsza i później zwiększa znowu. Co za baciew. To ja przejdę tędy. A shit. To musi być jakaś inna droga w takim wypadku. No what the fuck. Po prostu uwielbiam te zakamarki tutaj opieprzone. Kościół, przejdziemy tędy. Znowu nam zaraz się zmniejszy i zwiększy dokładnie. Tak jak myślałem. Pierdziele, daleko do kościoła. Raju, uwielbiam to. Dziwne, że tutaj jest po prostu pełno tych kurcze schowków. Czyż by mi się wydawało, że później jak będziemy gdzieś tędy wracać czy coś, to będzie nam dane chyba walczyć z tymi, z demonami znowu. Tak, przychodzę do kościoła. Cops and criminals get used to red and blue flashing lights. Even after you get numb to them, sometimes they still chill your bones. You can get that feeling that this time, they mean something personal. Thank God you're okay. No, no, Joy, Joy, don't! Damn it! Lieutenant, caught her sneaking up the side staircase. Says she's a friend of the priest. Where's Father McCauley? Is he all right? Just put her in my car. I want to interview her myself. Can somebody remind Broyles that the door's not gonna watch itself? Yes, sir. It's a simple question, please! Take it easy on her. Hey, anybody find Baxter yet? Nope. Went to the station, drove by his place, nothing. You know, there's definitely something wrong here. I mean, honestly, have you ever seen anything like this? Half this stuff feels like a goddamn riddle. I don't know. I just seem so demented. Demented. I gotta find this crime scene before they cart away all the evidence. Okay. Raz, dwa. Trzy demony. Fuck. A wydawało mi się, że demony nie będą lubić kościoła.
Lecz oni tu podejdą, mnie zauważą. Raczej nie. A ja zapewne będę musiał zejść tam na dół. Tak mi się coś wydaje. No, na dole mamy tych więcej. Więc podejrzewam, że problem będzie tam na dole. No i oczywiście krótki zasięg. Fuck. 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 Zabiją mnie, widziałem. Czy Iris jest bezpieczna? Wszystko spoko, tylko kurde, te zapieprzone demony. Demons. Fuck. Ale tylko tu naprzedzie kilka tych chmur. Plus tam trzy na końcu. Okej. Pytanko, czy ja tam radę dam dobiec? Raczej nie za bardzo. Mogę spróbować, ale raczej wątpię. Tylko że z tego pochłoniemy teraz. Chuj, biegnę. O kurwa. Okej. Shit. Fucking God. Dokładnie. I on nam posłuży jako przynęta do przeprowadzania nas na drugą stronę. Znaczy przynęta. Nasza taksówka. O, dokładnie tak. Dziękuję ci bardzo.
Oh. Iris. Shit. No. Czekać, no tak, na pewno kamień z posągu. Na pewno nieuduszona. Samobójstwo też nie, zastrzelona. Zmiażdżona na śmierć, okej. Samobójstwo? Nie, przecież tutaj to nie pasuje. Co to jeszcze mamy? Kamień z posągu. No w sumie byłoby. Co jeśli... Co jeśli, kurczę, tym... tym dzwonnikiem jest... ten... Baxter? Baxter? Dochodzenie, dobra, czyli dochodzenie możemy tylko tu przeprowadzić. Ciężkie, no ciężkie. Dokładnie. Co tu jeszcze możemy znaleźć, odszukać? Co by mogło być pomocne? Nic mi tu nie przychodzi, żadna wskazówka jeszcze. Dobra, zakończ śledztwo. Hospital, she'd still be alive. Don't hold too tight to what's keeping you here. Just remember, this wasn't your fault. I'm sorry. What else did he do here? Przeszukaj plebanie, tak? Wszystko spoko i w ogóle, ale chciałoby się dostać tam do góry. A, dokładnie ten. Demonów na razie nie ma. O dziwo. Wydaje się, że tam pasuje nam iść na pierwsze piętro. Myślę, że tam prędzej coś znajdziemy.
dokładnie gdzieś tu. No. No, powiem, że to było chyba ładne halo. Co tu jeszcze mogę odnaleźć? Wszystkie ciała. Żarcie. Co jeszcze? Nie, tu raczej nic, nie? Nope. Mamy 5 na 8 wskazówek, fucking. Okay. Bodies everywhere. Ale mogę już zakończyć śledztwo. Okej, zakończę. Okay, all right, everyone, let's get this picture. We've got to get to the reception now. Everybody. Hey, let me through. Hey. Oh my God. Hey, okay. Hey, just slow down. Let me go. Let me go. He's here. Look, you need to back off. These weren't normal Bell Killer murders. These people were just in the way. He was after Iris. I wonder if there's more evidence in Joy's room. Okay. Przypadkowe ofiary. Gdzie teraz? Pokoju Joy, tak? A który to był pokój Joy? Fajnie by było, żeby to gdzieś jakoś oznaczyli, czy coś. Ale chyba tam pamiętacie u góry, nie? Dokładnie tu. O. Why was the killer here?
jakby coś się łamało, to może bardziej różaniec. Ale rana, przecież się rana może łamać. Widzę kark, nie? Trying to protect Iris. Sure, that won't make it sting any less for Joy. Damn it. Okay. Kocie łapy, czyli był to na pewno kot. Ale czy kot potrafiłby zabić księdza? Chyba nie. Nie wiem, coś tu jeszcze? Nie, nic tu nie mamy więcej. Ajajaj. Zauważony, nie? Koteł. Koteł się wystraszył troszeczkę. Koteł na pewno wyszedł tędy. Dobra, ale coś jeszcze mamy? Tutaj możemy? Okej, coś tu jest. Dobra, full. Okej, upuszczone zdjęcie. Powiedział, że to. I... widmo kota. Nie, jednak nie. Ech. Śmierć ojca czy łapy? Śmierć ojca. Ale kocie łapy też tutaj są jakieś ważne na pewno. Kot coś nie odwiedzi, trzeba kota zapytać. Więc gdzie jest koteł? Don't worry, I can get along with most anyone. Excellent. Well, this is the room. Here we are. Father? What's wrong? Go, go. Killer came here looking for Joy, but took out Iris instead. This is a friggin' dead end. So where's Baxter? If he's not here, he's got some explaining to do. Well, what about you? You see anything? Hmm? Dowiecie, co widział kot. No dobra, a gdzie jest? Gdzie jest kot? Ja wiedziałem, że trzeba będzie kota zapytać. Ten kot był tutaj przed chwilą. No zajebiście. Dowiecie, co widział kot. Jest kot. Easy, kitty. Easy, easy. It's your old buddy Ronan. Hmm. What was that? The killer dropped something in the vent.
Kocie, 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 kocie. Maybe the cat can help get to it. Uh-oh. Wyskacz, wyskacz za to. Na. Jest i klucz. Thanks for the help. Spadaj szczegóły. Dokładnie. Do czego to może być klucz? Klucz, widelec, łyżkę. No klucz. To co to za dom? Cel mordercy może? Nie? That's it. The killer's hideout. I need to get to Judgment House. Okej. Wiedziałem. No i nagle pierdyliard. Fuck. Wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, po prostu ja wiedziałem, że tak będzie. Spróbujemy go obezwładnić. A pierdol, tak się. Oh shit, oh dear, dobra. Ah, fucking. Dobra, to stąd sobie uciekniemy po prostu w przyszłym odcinku. A dzisiaj dzięki wam za uwagę. Oczywiście, jeśli wam się podobało, zostawcie łapencję w górę. I co? Jeszcze wskazówki jakieś? No nie wiem, że mi nie zapisało. Serio? Really? No zajebiście. O, kici w oko. Dobra, to ja sobie to przejdę w przyszłym odcinku. Znaczy przed z jego rozpoczęciem i zobaczymy się niebawem. Także dzięki wam dzisiaj za uwagę, tak jak mówiłem. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.